Cześć, jesteśmy w Rzepiszewie, w tutejszej OSP. Zakupiliśmy starego żuka strzeleckiego, właśnie go odbieramy. Przed chwilą prezes opowiedział nam krótką historię, znaczy krótką, długą historię, krótko opowiadał. Zaraz coś dogramy jeszcze. Proszę bardzo, żuczek zaraz będzie pakowany na autolawetę. Pan kierowca? No tak, tak. Który obsługiwał ten samochód przez wiele lat? No, 84 roku. 9 maja go przeprowadziłem w 84 roku. I tak do tej pory służył nam. Jako samochód wsparcia, tak? Czy tak. Jako samochód główny też? No, na początku był jako główny samochód. A w 2006 skarasorowaliśmy stara i ten był jako pomocniczy tylko tak. Brał dużo udziału w pożarach i te pożary były gaszone. W Ośnowicach, na gminie Szadek, u wioski się spaliło. Młyn się palił, to też braliśmy duży udział. Przy lesie, no dużo. Teraz dużo samochodów już średnich, ciężkich, to już nie tyle, ale kiedyś nie było tyle, to... W latach 90. to jeszcze było takie coś do straży, nie? Takie coś było. Znaczyło. Znaczyło. My też dopiero w 2002 sprzedaliśmy stara 25 i dostaliśmy nowszego, także do tego czasu jeszcze jeździł. Niedawno. Tak, na gminie poszedł. No teraz, w 5 latach, no to przyszło parę samochodów. 3 przyszły nowe w ciągu 2 lat na gminę. No to już było dużo. A tak cały czas się bazuje na starze na Jelczu. Stary Jelczu. Teraz sprzedajemy tylko z tego powodu, że no zdobyliśmy Lublina, tak? Z komendy tam państwowej. Taki pomocniczy dobre, bo w razie powodzi coś, to pompę przerzuca się ciągle, jedzie i już. No tu po sąsiedzku zranęliśmy tydzień temu. Dużą akcję to taką. Było pod 80 cm wody. Samej wody było 80 cm. No to 8 pompów chodziło przez 8 godzin. Pompowało. No to ładnie. Roboty mieliście, co nie miara. No dobrze, to co teraz tu w środku? Tutaj na węże, tak? Tamte. No to są schowki na węże, tu na 75, tu na W52. To są tanki na motopompę. Tam na bronicę. To te uchwyty na prądownicę. Na rozdzielacz tutaj się przypina, żeby było. Tutaj na takie linki do tego. No jak sawną się wiąże, żeby nie utonęła za głęboko. Aha. Ma wysysacz liniowy na aparaty powietrzne tutaj było. Nawet. O, nawet tak. To już widzę, że muszę coś dokupić. No z tych starych, taki schowek, można było coś wrzucić. No to hełmy pewnie tam były takie rzeczy. Tak, pasy takie było pod tego, no. Wyposażony był dużo, wszystkiego miał, no tu uchwyt, no. Stojak hydrantowy. A ten jeden tutaj jest coś urwane, tak? Na prądownicę? Tak. Trzeba będzie to robić. To się urwało, bo za ciężka prądownica była na 75 na sadę i ona była za ciężka i to się po prostu urwało, no. Rozumiem. U góry na węże sawne, tak, na drabinę. Na węże sawne jest tak. Tutaj na tych, na węże sawne, tu na drabinę słupkową, tam na drabiny. Na drabiny składane tak. No fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Właśnie takim wyposażeniu szukałem. Nic nie przerabiane, nie nic. Wszystko jak fabrycznie przyszło nowe, tak wszystko jest. Nawet bezpieczeństwa nie zakładaliśmy, akurat policja nas nie kontrolowała. Wie pan, do szatku, do kościoła 6 kilometrów to... No to fajnie. Nie no. Koło zapasowe jest tam od spodu, z tyłu tam trzeba iść. Tutaj jak klapa się podnieje. Jest, tyłu, widać stąd. Widać tam koło zapasowe jest. Opony są po kolei, numery nawet mają. Eleganckie. Rejonową Państwowej Straży Pożarnej Gdyńskiej Wolnej. I wszystko. 84 w maju. W maju, 9 maja. No to ekstra. Później to przekazane było
na urząd gminy, nie? A urząd gminy nam przekazał jako darowizną. Tak, no bo to bezpłatnie. Bezpłatnie, nie? Jako darowizną, no to musiał przekazać nam przez ten interes naszą niby własnością.